Początkowo chciałem skupić się w momencie, kiedy przygotowywałem to wystąpienie, na szukaniu przykładów z literatury science fiction. A więc takich przykładów, które mogą się wydarzyć. Chciałem w sposób subiektywny podejść do poszukania prognoz, które mogą się sprawdzić. I przeszukując literaturę, natknąłem się tymczasem na cytat, który Państwo widzicie, duńskiego fizyka, laureata Nagrody Nobla, który miał niesamowity wkład w rozwój mechaniki kwantowej. Prognozowanie to trudna sprawa, zwłaszcza kiedy dotyczy przyszłości, powiedział Niels Bohr. I wówczas zacząłem się zastanawiać, czy tak naprawdę możemy mówić o przewidywaniu przyszłości w literaturze science fiction, i stąd też w miejsce pokazania Państwu podczas dzisiejszego webinaru tych prognoz, które w mojej opinii mogą się wydarzyć, raczej chciałbym zastanowić się i poszukać odpowiedzi na to pytanie, a więc czy w ogóle możemy mówić o tym, że literatura science fiction przewiduje przyszłość. Ja nazywam się Marek Zieliński, od 20 lat jestem związany z pracą naukową na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu i jestem fanem literatury science fiction. W dniu dzisiejszym chciałbym pokrótce opowiedzieć, czym jest fantastyka naukowa, czym zajmuje się literatura science fiction. Oczywiście możemy natknąć się w niej na te prognozy, które się sprawdziły, a więc chciałbym się do nich odwołać, a następnie pokazać scenariusze, które autorzy science fiction piszą nam na przyszłość. Science fiction, odwołując się do Evansa, zajmuje się możliwymi, chociaż mało prawdopodobnymi osiągnięciami nauki i techniki lub też niespotykanymi wcześniej zjawiskami natury. Natomiast trzeba podkreślić, że science fiction często przytacza realizm i przedstawia przemyślane spojrzenie na przyszłość, i często jest oparte na rzeczywistości naukowej i technologicznej. Stąd stawia się warunek prezentowanym światom w literaturze science fiction, aby były one spójne, i to przede wszystkim różni, ta rzeczywistość naukowa i technologiczna różni tak naprawdę literaturę science fiction od literatury fantasy. Dobra literatura science fiction ma spójną, jedną wizję przyszłości wśród niezliczonych możliwości, które są oparte na realizmie. Tworząc związek między teraźniejszością a przyszłością, science fiction zachęca czytelnika, by ten rozważył złożone sposoby, w jakie nasze wybory, interakcje przyczyniają się do generowania, no właśnie, przyszłości. Decyzje wspólne oraz indywidualne, które podejmujemy każdego dnia, prowadzą nas w przyszłość. Science fiction umożliwia nam rozważanie przyszłości, które chcemy, a których nie, oraz tego, w jaki sposób nasze działania przyczynią się do jednego bądź drugiego. Tak więc możemy wykorzystywać fantastykę naukową jako swoistego rodzaju sposób na wyobrażanie sobie, jakie rodzaje przyszłości są możliwe i które są pożądane, tak żeby pomóc wprowadzić potem najlepsze przyszłości faktycznie w rzeczywistość dzięki naszym decyzjom. Tak więc science fiction to patrzenie w przyszłość. Mówi się, że ono może być równie ważne, bądź też nawet ważniejsze niż oglądanie się za siebie. Oczywiście uczenie się na podstawie historii ma i zawsze będzie mieć kluczowe znaczenie. Jednak takie podejście zakłada, że to, co się stało, kiedyś znów się wydarzy, tylko że w innej postaci. Stąd też, aby przewidzieć przyszłość, wystarczy znać historię. Natomiast co w sytuacji, gdy historia nie ma zastosowania? Na przykład ze względu na niespodziewane zmiany technologiczne, na nieprzewidziany rozwój, na wystąpienie osobliwości, na bezprecedensowe zmiany klimatu, inwazję kosmitów. Stąd też właśnie potrzebujemy myślicieli przyszłości, którzy wytyczą drogę, którą dotychczas my nie podążaliśmy. I to, co cechuje bardzo mocno literaturę science fiction, to fakt, że najczęściej autorzy literatury science fiction zadają sobie to pytanie: co jeśli? I to właśnie pytanie zmusza nas do myślenia nieszablonowego. Sprawia, że idziemy, poszukujemy nowych, czy dochodzimy do nowych i nietypowych wniosków. Wiele pozycji literaturowych opiera się właśnie na odpowiadaniu na pytanie zaczynające się od: a co jeśli? No i potem tworzona jest cała
historia. Czy zastanawialiście się kiedyś Państwo na przykład, jak wyglądałby świat, gdyby to Niemcy, Japonia i Włochy wygrały II wojnę światową? Bowiem takie założenia proponuje Philip Dick w Człowieku z Wysokiego Zamku. Według niego kraje te podzieliłyby świat na strefy wpływów i na wzór aliantów w powojennych Niemczech prowadziłby strefy okupacyjne w Stanach Zjednoczonych. Wszystko to Dick jeszcze osadza przy jednoczesnych próbach podboju Marsa i Wenus. A co jeśli na przykład rozpoczniemy eksplorację Księżyca? Takie pytanie zadaje McDonald w trylogii księżycowej. Właśnie ukazała się ostatnia, trzecia część tej trylogii. Na Księżyc również spogląda Neil Stephenson. W jego książce Tajemnicza katastrofa Księżyca na tysiąclecia wystawi Ziemię na apokaliptyczne bombardowania szczątkami wytającymi wszystko z jej powierzchni. Baci Galupi na przykład zadaje z kolei pytanie, a co jeżeli woda się skończy? Jaki będzie to miało wpływ na rozwój cywilizacji? Ted Chiang na przykład zadaje z kolei inne pytanie z cyklu What If? A jeżeli fundamenty matematyki są arbitralne i niespójne? Liu z kolei powołuje się na socjologię kosmiczną i uważa, że a co jeżeli wysyłanie sygnałów w kosmos, poszukiwanie innych cywilizacji jest błędem? Bowiem możemy natknąć się na cywilizację dużo bardziej rozwiniętą, która postanowi w tym momencie, zgodnie z socjologią kosmiczną, w myśl której kosmos jest ograniczony, a jego zasoby mogą się skończyć. I co jeżeli teraz cywilizacja dużo bardziej rozwinięta postanowi najechać Ziemię, by eksplorować nasze zasoby? Czy aby światem nie zacznie rządzić wtedy dekadentyzm, hedonizm, hołdowanie niskim wartościom? No bo przecież jakie wszystko będzie miało znaczenie, skoro jutro, za 100, za 200, za 300 lat umrzemy jako cywilizacja? Czy warto w ogóle ratować cokolwiek, skoro naszego pokolenia kryzys już nie dotyczy, a nasi potomkowie będą musieli tak naprawdę się z nim mierzyć? Za 400 lat nas nie będzie, więc co nas tak naprawdę wszystko to obchodzi? Zapytuje Liu. Oczywiście tego typu pytania pojawiają się zwłaszcza w chwilach niepewności, a więc wtedy, kiedy pojawiają się różnego rodzaju kryzysy, czy coś, z czym teraz być może mamy do czynienia, bądź też będziemy mieć wkrótce. I tu można odwołać się do słów Antonio Gramsciego, który uważa, że kryzys polega dokładnie na tym, że to, co stare, umiera, gdy nowe jeszcze się nie narodziło. Profesor Zygmunt Bauman uważał, że żyjemy obecnie między właśnie systemami w okresie tak zwanego interregnum, czyli bezkrólewia, próżni, gdy stare struktury się kruszą, a nowe jeszcze nie powstały. Gdy upadają systemy, a nowe jeszcze nie zostały stworzone. Co z demokracją się stanie? Co się stanie ze społeczeństwem w sytuacji, gdy zwiększą się różnice między grupami społecznymi? Co się stanie w końcu z pandemią? Historia podpowiada, że możemy przewidzieć, co się wydarzy, ponieważ nie jest to pierwsza pandemia. Podobnie, jeżeli nastąpi kryzys ekonomiczny, wieszczony teraz, no to też to nie będzie pierwszy kryzys w historii. Jedynie pierwszy być może tylko kryzys dla nas. Nie zmienia to faktu, że okres interregnum wiąże się bardzo mocno z niepewnością. No i wówczas warto być może spojrzeć z boku i zastanowić się, jaki scenariusz może się pojawić. No i w tej sytuacji na scenę wstępują autorzy science fiction. Można powiedzieć, znalazłem takie określenie w jednym z felietonów, że naukowcy i fantaści to są osoby z jednej krwi. Po jednej stronie mamy odkrywców, po drugiej twórców. Bowiem przez lata twórcy fantastyki naukowej budowali relacje właśnie ze światem naukowym. Tak więc uważa się po części, że nauka i fantastyka przyciąga ten sam typ umysłów. Zresztą często naukowcy również parali się pisaniem powieści w nucie science fiction. Tak jak powiedziałem, ten sam typ umysłu przyciąga nauka i fantastyka, umysłów, które fascynują konstrukcje, pomysły, szczegóły, szukanie granic niemożliwego. Stąd też mówi się często, że autorzy science fiction potrafią myśleć niekonwencjonalnie. Uważają, że ludzkość musi odkryć przyszłość,
bowiem uważają, że jutro po prostu będzie inne niż dziś. Natomiast pytanie brzmi, no ale czy posiadają tak naprawdę właściwości profetyczne? Czy potrafią przewidzieć przyszłość? Do tego zagadnienia odniósł się już Lem w 1970 roku w swoim eseju Fantastyka i Futurologia. Zawarł tam on krytyczny przegląd światowego dorobku literatury fantastyczno-naukowej ze szczególnym uwzględnieniem dzieł wartościowych dla futurologii, które w jego opinii spełniały kryteria przydatności literatury w prognozowaniu przyszłości. W opinii Stanisława Lema większość utworów gatunku jest tak naprawdę mało ambitna intelektualnie i bardzo schematycznie napisana. Tą swoją ocenę nieco złagodził w drugim wydaniu, zmienionym dwa lata później, z 1972 roku, bardzo mocno odnosząc się do twórczości amerykańskiego pisarza Philipa K. Dicka. Natomiast uważa Lem, że generalnie autorzy science fiction nie potrafią przewidywać przyszłości, ponieważ skupiają się na konkretnych elementach, na konkretnych wynalazkach, a Lem uważał, że jedynie ciągi przyczynowo-skutkowe oparte na prawach fizyki tak naprawdę są w stanie, a więc należy pisać o procesach i jedynie to jest w stanie pokazać ewentualnie, jak może wyglądać przyszłość. Ale oczywiście należy podkreślić, że raz na jakiś czas literatura science fiction przewiduje trafnie. I tych kilka przypadków sprawiło, że no często przypisuje się fantastyce naukowej właściwości profetyczne. I jednak należy przyznać, że częściej autorzy raczej trafiają jak kulą w płot. Natomiast to ciekawe, absolutnie się tego nie wstydzą. Stąd też częstym błędem jest ocenianie twórców fantastyki naukowej na podstawie trafności ich wizji, czy wręcz tworząc listy wynalazków, które powstały na bazie tego, co oni wcześniej opisywali w swoich książkach, czy też pokazano w filmach bądź serialach. I choć często właśnie literatura science fiction jest w ten sposób reklamowana jako ta, która przewiduje przyszłość, to należy raczej przyjąć, że zdolności predykcyjne fantastyki naukowej są, można powiedzieć, mierne. Z perspektywy czasu można, tak jak powiedziałem przed chwilą, wybrać powieści bądź też opowiadania z elementami, które się sprawdziły, jednak te prace będą raczej nieliczne. Ja będę starał się podczas dzisiejszego naszego spotkania odwoływać do konkretnych tytułów. To jest oczywiście mój subiektywny przegląd wybranych tytułów. No i tak tutaj Państwo już widzicie. Na pewno należy, mówiąc o tych trafionych przewidywaniach, odwołać się chociażby do Asimowa, który przewidział takie zjawiska jak masowa komputeryzacja, globalna współpraca, ale również też więcej czasu wolnego, no, zakłada, że to, o czym przed chwilą też wspomniałem, wydobywanie księżyca. W dużym stopniu wskazywał na robotykę, na automatyzację. Natomiast roboty u Asimowa można określić mianem wręcz poczciwych. Posiadają montowane bezpieczniki moralności. Te bezpieczniki zostały określone prawami robotyki, bowiem Asimow zasłynął bardzo ze swojego trzypunktowego kodeksu etycznego robotów. Do dzisiaj one wywierają olbrzymi wpływ na innych pisarzy, ale też na myślicieli, na konstruktorów. Asimow ukuł w ogóle termin robotyka, natomiast oryginalny wyraz robot pochodzi z języka czeskiego i po raz pierwszy został użyty przez Karela Ciapka. W 1984 roku William Gibson, osoba, która rozpoczęła nurt cyberpunkowy, pisał już o cyberprzestrzeni, a więc rzeczywistości sztucznej bądź też wirtualnej, będącej produktem ogromnego przepływu informacji, który jest podstawą wszelkich działań człowieka w dziedzinie nauki, sztuki i biznesu, jak również cyberprzestrzeń była nierozdzielnie związana z technologią, ale też wolnorynkową ekonomią późnego kapitalizmu. Cyberprzestrzeń w Neuromancerze jest złożoną strukturą globalną, która jest zdolna nawet do samoregulacji sfery świata biznesu i determinująca wręcz wszelkie ludzkie działania. Czy Gibson wymyślił w związku z tym internet?
Sam autor odżegnuje się od tego, mówi, że absolutnie nie szedł w tym kierunku, ale być może dał pewien impuls do kierunków potem jego rozwoju, czy też myślenia o internecie jego twórców. Kiedy w 1982 roku Janusz Zajdel napisał swoją wizjonerską dystopię Limes Inferior, karty kredytowe już od dłuższego czasu były dostępne w Stanach Zjednoczonych. Natomiast Zajdel, który nigdy nie opuścił perelowskiej Polski, no wprowadza właśnie coś, co przypomina do złudzenia karty kredytowe, elektroniczny klucz. Ten klucz funkcjonuje jednocześnie jako środek płatniczy, jako narzędzie inwigilacji obywateli, ale też wyznacznik statusu, bo na klucz jest zakodowana intelektualna kasta właściciela. Powstaje pytanie, czy to nie o karty kredytowe chodziło, a tak naprawdę być może raczej powinniśmy teraz już myśleć o smartfonach. To jest przykład najnowszy, który całkowicie przez przypadek trafił w moje ręce i on nie pochodzi z literatury science fiction. Na niego natrafiła moja córka w dniu wczorajszym, czytając Asterixa w Italii, a więc komiks przygody Gala Asterixa z 2017 roku, gdzie jednym z głównych bohaterów, jak Państwo widzicie, jest koronawirus. Ulubieniec Rzymian, mieszkańców Italii i wielokrotny zwycięzca wyścigów. Czy możemy w związku z tym mówić o przewidywaniu przyszłości, czy też był to po prostu ślepy traf? I w tym momencie chciałbym odwołać się do dwóch książek dotyczących właśnie przewidywania przyszłości. Jedna, Taleba, Czarny Łabędź. Czarny Łabędź jest teraz często powoływany w prasie, kiedy opisuje się to, co nas teraz otacza, to, co się właśnie wydarzyło. Natomiast Taleb uważa, bo do tego tak naprawdę chciałbym dojść i w ten sposób definiuje Czarnego Łabędzia, Taleb uważa, że nic nie możemy przewidzieć. Nie możemy polegać na poprzednich doświadczeniach w celu wyciągania przewidywań na przyszłość, bowiem możliwe, że pojawi się Czarny Łabędź, czyli coś, co jest absolutnie nie do przewidzenia. No i tak jak powiedziałem, teraz na chwilę obecną powołują się często dziennikarze, ekonomiści czy politycy na Czarnego Łabędzia, mówiąc, że COVID-19 jest właśnie Czarnym Łabędziem. Natomiast co ciekawe, sam Taleb uważa, że absolutnie COVID-19 nie jest Czarnym Łabędziem, bo łatwo można było go przewidzieć, patrząc na pandemię, które chociażby wystąpiły w samym XXI wieku. Druga książka, do której chciałem się odwołać, to Superprognozowanie Tetlocka i Gardnera. Autorzy wskazują, że tak naprawdę nie należy patrzeć na pojedyncze jednostki i ich słuchać w momencie, kiedy mówimy o przewidywaniu przyszłości. Uważają, że działa raczej reguła tak zwanej mądrości tłumu. A więc agregacja opinii tłumu będzie bardziej trafna niż indywidualne opinie. Uważają, że nie będzie różnic w momencie, kiedy będziemy pytać zwykłego przechodnia, specjalistę z danej dziedziny, osobę wykształconą czy osobę niewykształconą, będzie funkcjonować tak zwana mądrość tłumu. Co ciekawe, eksperyment z mądrością tłumu został również przeprowadzony w Polsce w ramach projektu Prognoskop. Jak się okazało, faktycznie mądrość tłumu zadziałała. Mało tego, do eksperymentu poproszono również pisarzy science fiction i w ramach eksperymentu, patrząc potem na prognozy, które zostały postawione przez pisarzy science fiction, ekonomistów oraz osoby, które można określić mianem no właśnie zwykłych przechodniów, okazało się, że absolutnie pisarze science fiction nie przewidują przyszłości w lepszy sposób niż przeciętni ludzie. Wszyscy autorzy science fiction, którzy wzięli udział w badaniu, mieli wykształcenie wyższe i średnia trafność ich prognoz była na identycznym poziomie jak zwykłych ludzi z wykształceniem wyższym. Innymi słowy, należałoby powiedzieć, że być może rolą fantastyki naukowej nie jest wcale przewidywanie przyszłości, natomiast rolą jest oswajanie dla nas różnych wersji przyszłości.
W tym momencie chciałem odwołać się do Yuvala Noaha Harariego, który uważa, że fantastyka naukowa w jego przynajmniej opinii jest najważniejszym gatunkiem artystycznym. Dlaczego? Ponieważ jej rolą jest kształtowanie opinii publicznej w takich kwestiach jak sztuczna inteligencja czy też biotechnologia. Akurat Harari uważa, że te dwa zjawiska, sztuczna inteligencja i biotechnologia, w największy sposób mogą zmienić nasze życie i społeczeństwo, i uważa, że to właśnie literatura science fiction powinna kształtować nasze opinie. Niestety w jego opinii większość książek i filmów o sztucznej inteligencji, filmu science fiction, główny wątek tam obraca się w momencie, gdy komputer lub robot zyskuje świadomość i zaczyna odczuwać. A uważa Harari, że to odwraca uwagę opinii publicznej od naprawdę ważnych i realistycznych problemów, jeżeli chodzi o kwestie chociażby sztucznej inteligencji. Uważa Harari, że tak naprawdę te dwie rzeczy nie dostają się do tak zwanego radaru politycznego, a właśnie science fiction i filmowcy w nurcie science fiction powinni zrobić wszystko, aby to zmienić. Czym zajmuje się aktualnie teraz science fiction? Jakie rzeczy są, jakie scenariusze są pisane w literaturze science fiction? Przede wszystkim należy podkreślić, że science fiction być może bardziej niż jakikolwiek inny współczesny gatunek fikcji jest często pisana w celach społecznych i podejmuje zagadnienia humanistyczne. Pyta o granice człowieczeństwa, natury, cywilizacji. Stąd też czytanie science fiction pozwala nam zastanowić się właśnie nad sposobami interakcji technologii, ludzi i naszego środowiska. I do tych właśnie trzech obszarów chciałbym teraz się odnieść. Różne wydarzenia nękają wyobraźnię autorów science fiction i na pewno należy tutaj wskazać również na pędzący rozwój technologiczny. Jack Williamson w swoim opowiadaniu z założonymi rękami pokazuje scenariusz, w którym to nagle przed naszymi drzwiami pojawią się humanoidzi, produkty z Instytutu Humanoidów, gdzie mają jedno tylko wyłącznie zadanie: służyć, słuchać i strzec ludzi od złego. W ten sposób Williamson zastanawia się nad relacjami człowieka i maszyny. Przede wszystkim wskazuje na kwestię zaufania. Czy można ufać w pełni maszynom, nawet jeżeli mają zadanie tylko i wyłącznie służyć, słuchać i strzec nas od złego? Bowiem tak naprawdę pytanie będzie nieco inne. Czy faktycznie roboty są w stanie zrozumieć dobro ludzi? Czy aby w sytuacji, kiedy nie będziemy chcieli pobiegać, robot nie stwierdzi, że jest to groźne na przykład dla naszego zdrowia? Charles Stross w Acerando z kolei opisuje świat, gdzie wskutek rozwoju technologii informatycznych oraz sztucznej inteligencji stopniowo dochodzi do pojawienia się osobliwości. Więc punktu, w którym postęp technologiczny według Strossa jest tak szybki, że ludzie już nie są w stanie za nim nadążyć. Pokazuje, w jaki sposób będzie rozwijać się ekonomia. Ta ewolucja ekonomiczna bowiem doprowadza w przyszłości do tego, że korporacje uzyskują świadomość. A więc to jest taka teoretyczna sytuacja ekonomiczna, która prowadzi też do tego, że większość dóbr może być wytwarzana w dużych ilościach przy minimalnym zapotrzebowaniu na siłę roboczą, dzięki czemu będą one dostępne dla wszystkich bezpłatnie bądź też bardzo, bardzo tanio. Podobnie też patrzy na kwestię ekonomii Dukaj w Czarnych Oceanach, książka z początku XXI wieku, która po części opisuje dzisiejszą rzeczywistość, i Dukaj pisze o wojnach ekonomicznych. Tyle tylko, że te wojny ekonomiczne tak naprawdę są prowadzone przez komputery i programy. Dig natomiast omawia sytuację, w której wraz z rozwojem techniki androidy mogą wymykać się spod kontroli. Wręcz staną się do złudzenia podobne do ludzi. Będą posiadać wolę życia, a także, co za tym idzie, chęć przetrwania. Stąd też Dick zapytuje w swojej książce, co jest istotą człowieczeństwa, co to jest człowiek. I poprzez głównego bohatera, zabójcę androidów,
autor snuje rozważania na temat tego, co jest wyznacznikiem właśnie człowieczeństwa, czym się ono objawia oraz jak ono może być mierzone. W końcu w dobie coraz lepszych modeli androidów, uważa Dick, nie da się już i tak prosto rozróżnić od ludzi, a coraz to kolejne testy stają się zawodne, czegoś też jesteśmy świadkami chociażby teraz. Bardzo ważnym nurtem w fantastyce naukowej jest fantastyka socjologiczna, która się odwołuje do społeczeństw zorganizowanych, do opisów wpływu zmian na ludzi mieszających się w świecie realnym, mieszkających w świecie realnym, aczkolwiek obserwowany na tle albo przyszłości, albo przeszłości, bądź też z jakiejś odpowiedniej odległości. I tu należało oczywiście, by rozpocząć rozważania od utopii i od takich autorów, którzy są wskazywani w ogóle w kanonach science fiction jako autorzy science fiction. Należałoby się odwołać do Campanelli, do filozofa z przełomu XVI i XVII wieku, czy też do Mandevilla, który w XVIII wieku opracował, stworzył traktat, tudzież bajkę o pszczołach, a więc o utopijnym społeczeństwie, w którym wszyscy są dobrzy. Wszyscy postępują w sposób moralny, znika przestępstwo, znika też oczywiście wiele zawodów, no a społeczeństwo automatycznie niesamowicie się rozwija. Nie zdradzając szczegółów, oczywiście powstaje pytanie, co na to sąsiedzi. Campanella natomiast w Mieście Słońca zawarł wizję społeczeństwa doskonałego. Ideałem dla Campanelli były miasta państwa oparte na kulcie pracy, na równości społecznej, na wspólnocie dóbr, ale także, co ciekawe, na likwidacji rodzin. W państwie takim porządek w sposób rygorystyczny utrzymywany miał być przez władzę teokratyczno-demokratyczną i ta władza miałaby opierać się na wiedzy naukowej. W momencie, kiedy spojrzymy na bardziej współczesnych pisarzy, no to kiedy myślimy o fantastyce socjologicznej, na pewno przychodzi nam na myśl Orwell, czy też z 1984 rokiem, czy też Huxley ze swoim Nowym Wspaniałym Światem. Natomiast niewiele osób kojarzy Huxleya z książką pod tytułem Wyspa, którą on sam uważa za swoje największe dzieło. W Wyspie Huxley zawarł idylliczny obraz społeczności, która żyje w izolacji, jest rządzona prawami wyprowadzanymi z głębokich przemyśleń filozofii wschodu. Nie spotkała się z innymi cywilizacjami, nie dotarła do niej też żadna religia, no tak jak wspomniałem, idylliczny obraz społeczności, do dziś może stanowić podstawę do dyskusji wręcz nad zasadami świata. Neal Stephenson, wspomniany przeze mnie wcześniej, z kolei w swojej książce Diamentowy wiek, pokazuje społeczeństwo w ekonomii obfitości, gdzie mamy wręcz nadmiar dóbr, podaż jest nieskończona. Co w tym momencie staje się walutą? Co staje się wartością? Okazuje się, że wartością staje się możliwość pracy. To właśnie wyróżnia z tłumu to, że pracujący stają się arystokracją tamtego świata. Praca staje się wartością sama w sobie, z pracą dla pracy. Mówimy wręcz o etosie pracy. Robimy coś, czego nie musimy robić. Wartością dodaną jest sam wysiłek, który będzie w tym momencie wartością. John Brunner z kolei opisuje inteligentne komputery, psychodeliczne narkotyki, politykę uprawianą za pomocą zabójstw. To jest przyszłość według niego. Mówimy o tym, że świat jest przeludniony, pogrążony w głębokim konsumeryzmie i to przeświadczenie, że to my władamy naturą, niestety prowadzi do dość brutalnej wizji świata. Seidel, który jest przykładem, właśnie ojcem też fantastyki socjologicznej, wspomniany przeze mnie, znowu chciałbym odwołać się do jego książki Limes Inferior, pokazuje zamknięte klasy społeczeństwa, gdzie nie ma awansu pionowego. Książka miała w dużym stopniu być krytyką komunizmu i czasów PRL-owskich w Polsce, a więc początkowo uważano, że taka była interpretacja, ośmiesza PRL, natomiast czytana dzisiaj można stwierdzić, że jest to opowieść o późnym kapitalizmie. Klasy ze sobą rywalizują, ustalają, co się należy grupie,
Oczywiście Ameryka mówi, że wszystko można, wszystko jest możliwe, od zera do bohatera. Pytanie brzmi, czy tak jest naprawdę, czy aby nie idzie jednak to wszystko w tym kierunku, że te różnice społeczne są coraz bardziej widoczne. Także Zajdel można teraz tak interpretować tą książkę, że trochę pokazał wykrzywioną rzeczywistość kapitalistyczną. Autorzy odnoszą się również do różnych wyzwań XXI wieku. I tak Dmitrij Glukhovski, bardziej przypuszczalnie znany w większości ze swojej książki Metro 2033, w książce Futu.re pokazuje świat, w którym pokonaliśmy śmierć. Odkrycia naukowe zapewniły nieśmiertelność, wieczną młodość, poradzenie sobie z chorobami. Opisuje świat, w którym wszyscy skoncentrujemy się w tak zwanych megapolis, olbrzymich właśnie miastach, państwach, podobnych do siebie, także nawet nie ma sensu przemieszczać się między jednym a drugim, ponieważ nic innego i tak tam nie zastaniemy. Czeka nas pełna inwigilacja, no a także właśnie rozwój medycyny niesamowicie wspartej technologią. Na to również wskazuje Morgan, Richard Morgan w Modyfikowanym węglu, gdzie pokazuje możliwość digitalizacji świadomości, a więc uzyskamy nieśmiertelność. Pytanie brzmi, jakie to będą konsekwencje dla społeczeństwa? Jak będziemy kumulować bogactwo? Kogo będzie na co stać? Czy faktycznie wszyscy będziemy mogli być zdrowi i piękni, czy tylko najbogatsi? Jak będą wyglądać relacje w rodzinach? Do digitalizacji świadomości również odwołuje się serial, który gorąco polecam, rok za rokiem. Grzędowicz natomiast prowadzi rozważania na temat relacji pomiędzy światem realnym a wirtualnym. Jaki jest ten świat realny? Pytanie, czy ciągle go znamy? Czy ciągle widzimy ten świat takim, jakim on jest? Czy też on już został całkowicie przysłonięty przez świat wirtualny? Przepraszam. Podobne pytanie zadawał Lem w Kongresie Futurologicznym, który jednak bardziej odnosił się wówczas do narkotyków, za pomocą których można kontrolować społeczeństwo. Grzędowicz natomiast uważa, że tym czymś będzie technologia. Wspomniany przeze mnie Baci Galupi w Wodnym Nożu nie tylko odwołuje się do zmian klimatycznych, ale też pokazuje zmieniony porządek świata. Porządek, w którym Chińczycy narzucają swoją supremację, co za tym idzie, swoje wartości, swoje programowania, język. Stany Zjednoczone są podzielone na, upadły jako kraj, są podzielone na Stany, między którymi jest granica. Stany są praktycznie niezależne, no i toczą wojnę między sobą o wodę. Padło pytanie na czacie, na które sprawdziłem, czy może coś weselszego, czy tylko taka jest wizja no bardzo mroczna przyszłości według literatury science fiction. Ja się do niego nie odwołałem wcześniej, ponieważ w tym momencie chciałem się odwołać. Być może niektórzy z Państwa kojarzą tego typu memy nawołujące do serialu Black Mirror, no i aktualna sytuacja pandemii, problemy społeczne, no być może zaraz problemy ekonomiczne, które będą się nawarstwiać. No, można przyjąć, że ten odcinek Black Mirror nie jest zbyt ciekawy. Zastanawiałem się, czy faktycznie można wskazać jakieś powieści, tytuły, które jednak patrzą pozytywnie w przyszłość. No i na pewno do Juliusza Verne należałoby się odwołać. I taka wizja pozytywna przyszłości miała miejsce w literaturze w latach 20-30 w Stanach Zjednoczonych, kiedy bardzo mocno wierzono w rozwój technologii. No ale jednak równolegle powstaje Huxley, pisze Kafka, więc bardzo dystopijne podejście. Pytanie brzmi, czy literatura próbuje przestrzec przez tą przyszłością, wszyscy autorzy, czy też tak naprawdę nie jest to kwestia tego, że fabułę ciekawi po prostu umieścić w postapokaliptycznej Moskwie, a więc to o czym pisze Glukhovski, wspomniany przeze mnie przez chwilę, czy też w normalnej Moskwie, dzięki czemu po prostu ta literatura staje się ciekawa. No, oczywiście czytamy też literaturę z prostego powodu, jakim jest eskapizm, a więc ucieczki od realności. Wspominałem wcześniej o związku nauki i fantastyki naukowej.
No i Stevenson niejednokrotnie, na którego się już powoływałem, swego czasu sporo narzekał na brak prawdziwych wielkich innowacji teraz w nauce. Wyrzucał on twórcom technologii, że tak naprawdę za życia jego rodziców, czy też dziadków, człowiek już wylądował na Księżycu, zbudował pierwszy samochód, samolot, komputer, odkrył energię jądrową, telefon. I choć obecnie żyjemy w XXI wieku, to tak de facto ciągle jesteśmy otoczeni przez dwudziestowieczną technologię, no to tyle, że po prostu ulepszoną. No i trochę polemizując w ten sposób stwierdził, że skąd autorzy fantastyki mają czerpać inspirację, skoro sama nauka zdaje się stać w miejscu. Środowisko naukowe odbiło piłeczkę ustami rektora Arizona University, wyrzucając Stevensonowi, że może ten brak wielkich innowacji wynika tak naprawdę z szerzonego przez science fiction, no właśnie, pesymizmu. Budowania wizji przyszłości pełnej zabójczych robotów, końca świata, wybuchów Księżyca, postapokaliptycznej wizji z pustym kosmosem, bądź też agresywnym kosmosem. No i naukowcy zapytują, no to jak w takich warunkach pracować nad sztuczną inteligencją i rozwijać ten obszar. I w tym momencie chciałbym odwołać się do dwóch wspaniałych osób właśnie jednej z nauki, a drugiej ze świata literatury. Stephen Hawking uważał, że czasy, gdy Star Trek inspirował twórców telefonów komórkowych, a Arthur C. Clarke wymyślał podwaliny systemu GPS, dawno już minęły. Co nie oznacza jednak, że drogi nauki i science fiction według Hawkinga się rozeszły. Wręcz przeciwnie, potrzebują siebie nawzajem jak nigdy wcześniej. Ursula Le Guin natomiast uważa, że czasy, które nadchodzą, to będą bardzo trudne. Uważa, że tak naprawdę potrzebujemy autorów science fiction po to, żeby tworzyli alternatywne wizje, którzy będą w stanie przeniknąć spętane strachem społeczeństwo wraz z jego obsesyjnymi technologiami, a także umiejący wyobrazić sobie prawdziwe powody do nadziei, bowiem pisarze ci być może pamiętają ciągle jeszcze wolność. A więc wyjaśnia, że pisarze fantasy, autorzy fantastyki, piszący w nurcie fantastyki naukowej, tak naprawdę mają teraz niesamowitą okazję, by przeciwstawiać się systemom korporacyjnym, przeciwstawiać się pędzącemu kapitalizmowi poprzez to, żeby tworzyć odmienne wizje, odmienne światy w stosunku do tego, w którym obecnie żyjemy. Uważa, że tak naprawdę w ten sposób autorzy będą pobudzali naszą wyobraźnię i będą nam pomagać myśleć i wymyślać alternatywy dla naszego życia. Stąd też należałoby wrócić do pytania, które postawiłem na początku, czy literatura science fiction przewiduje przyszłość. Michał Cetnarowski, autor science fiction, publikujący m.in. w Nowej Fantastyce, laureat Nagrody Zajdla, z którym miałem porozmawiać okazję, przygotowując się do tego webinarium, bardzo w ogóle dziękuję jemu za wszelkie inspiracje i komentarze, on określił literaturę science fiction jako poligon wyobraźni, a więc różnego rodzaju ścieżki, wizje, scenariusze, które pomogą być może zdobyć nam wiedzę albo przygotować się na te sytuacje, które nas zaskoczą. Wyobraźmy sobie tą sytuację właśnie, w której na przykład lądują kosmici. No i być może teraz, dzięki literaturze science fiction, widzimy scenariusze, w którym może to się potoczyć. Scenariusz agresywny, no ale też scenariusz taki, gdzie, tak jak to było pokazane u Chianga, w ekranizacji zresztą jego opadania w filmie Arrival, tak naprawdę być może pomogą nam się wręcz komunikować. Kończąc, chciałem odwołać się do cytatu i do autora Arthura C. Clarka, który zachęcał polityków, żeby czytali właśnie science fiction, bowiem uważał, że potrzebujemy literatury science fiction, no właśnie dla rysowania nowych scenariuszy, a nie żeby tkwić tylko w jednym, tym samym, powtarzalnym, do którego się już przyzwyczailiśmy, nie widząc, że być może są jeszcze inne drogi. Arthur C. Clarke zachęcał polityków, a ja mam nadzieję, że podczas tego naszego dzisiejszego spotkania
Udało mi się zachęcić Państwa do czytania science fiction i do zapoznania się z jakże bogatą fantastyką naukową. Bardzo dziękuję za udział, za wysłuchanie mojego krótkiego wystąpienia. Myślę, że organizatorzy Team KWB nie będzie miał nic przeciwko, jeżeli teraz będziemy mieli krótką dyskusję, do której będziemy mogli się potem odnieść też również w podcaście. Tak więc jeżeli są jakieś pytania, tudzież komentarze, bądź Państwa doświadczenia, no to chętnie ich wysłucham i bądź też na pytania oczywiście odpowiem. Zachęcam na czat, bądź też do zadawania pytań bezpośrednio, czy też komentowania. Cisza. Nie ma żadnych pytań poza podziękowaniem na czacie. Również bardzo, tak naprawdę, jeszcze raz dziękuję. Pisze Marcin Chłodnicki, Lem wynalazł iPada albo Kindla. Pytanie brzmi, czy wynalazł, czy jedynie przewidział. Lem starał się, nie pisał o tym, żeby wynaleźć dane urządzenie. On przypuszczalnie zaproponował bardziej formę komunikacji. Lem skupiał się na procesach i na konkretnych wynalazkach, czy też na konkretnych zjawiskach. Jeżeli nie ma żadnych komentarzy, czy też pytań, to jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję za udział w dzisiejszym webinarium i zapraszam do wysłuchania podcastu, gdzie postaram się znaleźć jakieś tytuły, tak jak tutaj pisze Piotr na czacie, z pozytywną wizją przyszłości i do nich wówczas się odwołam. Bardzo dziękuję, serdecznie pozdrawiam, życzę dużo energii, zdrowia i uśmiechu na najbliższe dni.